Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was. Jesteśmy po środzie popielcowej. Jesteśmy w Wielkim Poście. To będzie komentarz do czytań z niedzieli, z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, która, jeśli Bóg da, przypadnie 6 marca bieżącego roku. Pierwsze czytanie jest z powtórzonego prawa, 26 rozdział, wersety z 4 po 10. Psalm 91 lub 90, wersety pierwsze 2 i potem od 10 do 15. Drugie czytanie z Rzymian, 10 rozdział, wersety 8 do 13, wersety z 8 do 13 i Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wersety z 1 do 13. Wielki Post to czas odejścia, no bo to czas pustyni. Idziemy wszak jako uczniowie za Jezusem. Niesie nas Duch, czyli łaska. Pustynia to jest miejsce, gdzie nie ma ludzi, a więc rozmów, interakcji, gdzie nie ma zabaw i gdzie nie ma, czyli zmiękczaczy, i gdzie nie ma też pracy, czyli źródeł pewności. Jesteśmy więc tylko my. Jestem więc tylko ja. Oczywiście jest Duch Boży, tylko że im głębiej w pustynię, tym mniej go czuję. Bo im głębiej w pustynię, tym bardziej podnosi się moja fizjologia w końcu. I tym bardziej podnosi się moja psychika. Im bardziej się podnosi fizjologia i psychika, czyli ciało, tym bardziej znika wrażenie obecności Ducha. Bóg jakby zanika. O to mu zresztą chodzi. A biesy, czorty się pojawiają, demony, złe duchy. Szatan się pojawia. Im bardziej podnosi się ciało, im bardziej podnosi się fizjologia i psychika, tym bardziej może działać bies. Bies chce rozmawiać, a Bóg chce milczeć. Czyli kierunek dla naszego życia duchowego to milczenie. Milczenie wewnętrzne bardziej niż zewnętrzne. Zresztą po co Bóg wyprowadza Jezusa na pustynię? Bo chce zmontować mu mianownik. W liczniku, synku, będziesz głosił, będziesz uzdrawiał, będziesz wyrzucał demony, czyli uwalniał, będziesz umierał w końcu i uczynisz Eucharystię. A to w liczniku. Natomiast w mianowniku będziesz milczeć, będziesz spać, będziesz jak dziecko. Żadnych pragnień w mianowniku. W liczniku rób co chcesz, no samo dobro, a w mianowniku masz spać. Ufać. Boże, Ty się tym zajmij. Boże, ufam Tobie. Śpi. Milcz. Przebywaj w ciszy. Przede mną. W pasywności. Jak martwy robak na ścieżce, który pozostał. Tak więc, bo Jezus jest po chrzcie jordańskim, gdzie to otrzymał namaszczenie, a przed rozpoczęciem działalności, czyli pracy, a więc przed... Bóg już go posyła i teraz montuje mu mianownik, a potem licznik. Wpierw mianownik i to jest pustynia, a potem licznik i to są 3 lata, czy tak jak w przypadku Łukasza, bodajże 1 rok jego działalności. Natomiast bies chce rozmawiać. Nie chce ciszy, nie chce milczenia, nie chce tej pasywności przed Bogiem. Na odwrót, chce awantury, chce buntu. Chce rozmawiać. Chce dyskutować. Chce sporów. Jezus z tego milczenia wychodzi, no bo na pokusę trzeba dać odpowiedź. Nie tyle szatanowi, bo nie jest godzien, co samemu sobie. Jako że szatan stawia całkiem ciekawe pytania, prowokuje. Ale nasza fizjologia też, ale nasza sytuacja pustynna też, jak gdyby współgra. To jest unisono z tym pytaniem szatańskim. Ta sytuacja też stawia pytania, więc szatan wespół z sytuacją, w której jesteśmy, stawia nam pytania. Otóż
Sposobem powrotu do milczenia, gdy pojawia się rozmówca, gdy pojawiają się pytania, jest dać mu odpór, dać mu odpowiedź, dać sobie odpowiedź, dać innym odpowiedź. Nie jest uchylić się, nie jest schować, nie jest chrześcijaństwo chowaniem głowy w piasek, ale jest religią fides et ratio, jest religią racji, jest religią rozumu, a więc kompatybilnych, adekwatnych odpowiedzi. Na wszystko trzeba dać odpowiednią odpowiedź. Inaczej serce ludzkie nie ma prawa według pryncypu schowania głowy w piasek. Nie ma prawa na spokój, na ciszę. Dopiero dawszy odpowiednią odpowiedź, satysfakcjonującą rozum, można oddać się w ufności Bogu i pogrążyć znowu w sen, milczenie. A więc drogą do ponownego zamilknięcia, wejście w milczenie, wejście w ufny sen dla Jezusa jest dać odpowiedź. Słowem przebić słowo. Argumentem argument. Ruchem szachowym ruch. Szachowy. Polacy w tym są teraz najlepsi. Co proponuje szatan w swoim słowie? W swoim pytaniu, w swojej zagadce. To jest pytanie, to jest propozycja, to jest zagadka. Zagadka jest taka, gdzie jest Bóg? Pytanie jest, czemu nie pomaga? A propozycja jest, zróbmy to bez Boga. Weź sobie chleby z kamieni, bez Boga. Weź sobie władzę, bez Boga. I weź sobie popularność i cześć pospólstwa bez Boga, nie czekając na Boga. To jest propozycja prowokacyjna, buntarska. Ale pytanie jest głębsze. Czemu Bóg nie pomaga? Oraz gdzie jest Bóg i czy w ogóle jest Bóg? Bies występuje tutaj, tak jakby powiedział Ratzinger, jako teolog Uniwersytetu Ratyzbońskiego, jako profesor Fakultetu Teologicznego, Katedry Biblistyki. A więc cytuję Biblię. Między innymi psalm z tej niedzieli o aniołach, które miałyby nosić, abyś nie uranił swojej nogi o kamień. Również tam cytuję inne w dwóch kolejnych, to w trzeciej, ostatniej pokusie Łukaszowej. U Łukasza natomiast w tych pierwszych cytuję już inne miejsca, których nie pamiętam, nie zdążyłem sprawdzić. Sprawdźcie sobie w Biblii te odnośniki. A więc są to pytania. Pytania o obietnice Boże, dlatego że on cytuje obietnice Boże. Bóg obiecuje, że aniołowie cię będą nieść. No to spróbujmy. Bóg obiecuje, że będzie się opiekował, troszczył o ciebie. No to weź chleb. Bóg, a nie daje tej opieki. Bóg obiecał, że ciebie wywyższy. No a na razie jesteś nikim w społeczeństwie. Dlaczego on to robi? Dlaczego on tego nie robi? Dlaczego nie wykonuje swoich obietnic? Dlaczego jest niewierny swoim obietnicom? Czy rzeczywiście jest dobry? A może jest słaby? Dobry, ale słaby. Czy rzeczywiście Bóg jest dobry? Czy rzeczywiście Bóg zabronił wam jeść, spożywać ze wszystkich drzew tego sadu edemskiego, rajskiego? A może Boga w ogóle nie ma? A może to jest tylko jakaś wasza projekcja, tęsknota waszej duszy? A może istnieje tylko real, tylko rzeczy, tylko rzeczywistość? Jest taka scena w filmie Mela Gibsona Pasja. W czasie Drogi Krzyżowej z jednej strony idzie Maria, z drugiej, no załóżmy, Lucyfer. Lucyfer niesie w objęciach, załóżmy, szatana jako dziecko swoje. No z twarzą, upiorną twarzą dorosłego. I całuje go pieści, przytula. Jak gdyby rzucając wyzwanie idącej po drugiej stronie Maryi, która jedyna, jako jedyna go widzi, rzucając wyzwanie w formie pytania, wątpliwości. Zobacz, jak ja troszczę się o swoje dzieci. A jak troszczy się o swoje dzieci Bóg? Co on z wami zrobił?
gdzie On jest teraz, gdy Twój Syn niesie krzyż, gdy Ty niesiesz wespół z Nim krzyż. Czy Jezus odpowiada szatanowi? Można powiedzieć, że nie. No bo szatan nie jest godzien. Ja zawsze do tej pory mówię, że odpowiada. Ale teraz zrobiłem stop klatkę, zoom i zobaczyłem, że to nie jest takie newtonowsko-siermiężne, proste. I tak, i nie. Jezus nie odpowiada, bo na pytanie, gdzie jest wierność Boga, gdzie jest Bóg, czy Bóg kocha, Jezus nie odpowiada słowem. Pomija to pytanie. A z drugiej strony odpowiada, bo jest pracownikiem Uniwersytetu Ratyzbońskiego, jest intelektualistą, jest prawdziwym człowiekiem, jest osobą i w ramach personalizmu każde pytanie domaga się odpowiedzi. Jeśli jest ona osiągalna. I odpowiada, tyle że nie słowem, a czynem. I co on pokazuje czynem? Nie wchodzę w grzech. Nie poddaję się pokusie. Nie chcę wejść w zniecierpliwienie, w niedowiarstwo. Nie chcę samemu brać to, co Bóg pragnie dać mi osobiście. Wolę poczekać, wolę zaufać, wolę cierpieć i być cierpliwy. Będę czekać, będę milczeć, będę martwieć. Odpowiada, nie wiem czy szatanowi, ale na pewno sobie odpowiada nam czynem. Jak gdyby też komentując pytanie szatana nie tylko prowadzi do buntu, do złego, ale jest też źle postawione. Tak jak powiedział to już nie wiem, który z prezydentów Ameryki. Czy Kennedy, czy może Reagan. No raczej sądzę, że republikanie to musieli powiedzieć, bo demokraci do takich chyba wypowiedzi nie są zdolni ze względów etyczno-paradygmatyczno. Etosu, paradygmatyki i etyki i psychiki. Mianowicie ten prezydent postawił pytanie tak, znaczy obalił jedno, postawił drugie. I Jezus też tutaj właśnie obala jedno i stawia drugie. Ty nie pytaj, co Ameryka może uczynić dla ciebie, ale co ty możesz i powinieneś uczynić dla Ameryki. Tak więc pytanie jest źle postawione, jak gdyby bezgłośnie mówi Jezus. Nie pytajmy się, co Bóg powinien zrobić dla nas. Nie pytajmy się, czemu tego nie robi. Nie pytajmy się, jaki w takim razie On jest. I nie pytajmy się, czy On w ogóle jest. Czyli nie pytajmy się, gdzie On jest i czy w ogóle jest. Ale zapytajmy się, przestawmy to pytanie. Przerzućmy tego szatana kopytami w górę, łbem i rogami w dół. Zróbmy mu taki, niech się wykopyrtnie, niech się poślizgnie. Pchnijmy szatana. Postawmy pytanie na odwrót. Zapytajmy się, co my możemy zrobić dla Boga. I tym pytaniem żyjmy. Niech Bóg się pyta sam siebie, o co chce, a my pytajmy siebie, co powinniśmy. Bo tak naprawdę pytanie o Boga jest wyłania się z tego paradygmatu ja chcę. Natomiast pytanie to drugie, to prawidłowe, o to, co ja mam robić, wyłania się z paradygmatu powinienem, ja powinienem. Nie będę żyć według paradygmatu ja chcę, roszczeniowego, pełnego pretensji, ale będę żył według paradygmatu ja powinienem. Nie będę wymagał miłości od Boga. Będę wymagał miłości od siebie. Moim celem nie jest otrzymywać. Moim celem jest dogodzić ukochanemu, dogodzić Bogu. Prawdziwa miłość nie wymaga wzajemności. Pragnie, tęskni, płacze za nią. Może nawet prosi, ale nie terroryzuje, nie stawia ultimatów,
nie wymaga. Nie złości się. Nie myśli się. Nie buntuje się. Prawdziwa miłość dba o jedno. Jak dogodzić Bogu? Stąd odpowiedzią Jezusa będzie: chcę dogodzić Bogu. Jak dogodzę Bogu? No właśnie czekając na Boga, no właśnie będąc na pustyni głodnym, no właśnie będąc człowiekiem bez znaczenia w społeczności, bez władzy, bez bogactwa, no właśnie będąc, nie robiąc fajerwerków w powietrzu z narożnika świątyni, wymagając od Boga daru lewitacji, tylko właśnie w skromności. Jak gdyby przyjmę tę wolę Bożą, która każe mi czekać. Przyjmę wolę Bożą wyrażoną w prawach tego życia, w prawach przyrody, że nie wolno skakać z trzeciego piętra, że gdy nie ma chleba, trzeba głodować, no. Że gdy jest się biednym i źle urodzonym, skromnie urodzonym, no to jest się kopciuszkiem, no to jest się kopciuchem, no to się nie ma władzy ani znaczenia, nikt cię nie słucha i trzeba zająć grzecznie przedostatnie, a w marzeniach ostatnie miejsce, w dążeniach i w pragnieniach ostatnie miejsce. I to przyjęcie tych praw tego życia, to jest między innymi, to jest fragment przyjęcia woli Bożej. I to jest to wejście właśnie w milczenie, w to milczenie wewnętrzne. To jest to pozbycie się wszelkich pragnień. Nie, to nie jest pozbycie się wszelkich pragnień. To jest pozbycie się wszystkich pragnień oprócz jednego. Bo wszelkich pragnień to się pozbędzie tam 600, czy różnie datują w tej chwili już 300 lat przed Chrystusem Budda. Pozbawiać się wszelkich pragnień ze strachu, że ktoś nas może pozbawić. A więc w sposób suicydalny, samobójczy, to proponują stoicy. Aby się nie bać, że ktoś mi zabierze życie, sam zrezygnuję z pragnienia utrzymania życia. A więc będę gotowy już na zabranie mi życia. Przez to lub tego. Jezus nie jest suicydalny, nie jest samobójczy. On nie jest ani stoikiem, ani buddystą. On nie pozbawia się wszelkich pragnień. On się pozbawia wszystkich oprócz jednego. Jedynym pragnieniem Jezusa jest: pozwól mi, Ojcze, Ciebie kochać. Nawet trzeba się, żeby wejść w takie milczenie, w takie uciszenie, w takie uspokojenie, w taki sen ufny przed Bogiem w naszej duszy, to trzeba się pozbyć nawet pragnienia Boga, nawet pragnienia posiadania Boga, nawet pragnienia odczuwania Boga, pragnienia otrzymywania pociech od Boga. Nie. Jeżeli dogodzić Bogu oznacza pozbawienie się tych łask uczuciowych i odczuciowych, no to dobrze. Jeżeli to Ci Boże dogadza, jeżeli chcesz ze mnie taką całopalną ofiarę mieć, no to proszę bardzo. Ale pozwól mi tylko jedno, żebym Cię kochał. Chyba, że i tego nie chcesz. Chyba, że dogodzi Ci brak miłości z mojej strony. To wtedy już wszelkich pragnień pozbawiam. Ale i tak, pozbawiając się nawet pragnienia miłowania Boga, tak naprawdę chcę dogodzić Bogu. A więc nie pozbawiam się wszelkich pragnień. Chcę umilić Mu wieczność. I to jest to milczenie. To jest to prawdziwe wewnętrzne milczenie. To jest to prawdziwe wewnętrzne ubóstwo, o którym w XIV wieku w ramach nadreńskiej, czyli niemieckiej, tak zwanej mistyki spekulatywnej, mówi mistrz Eckhart. No niestety dominikanin, a nie franciszkanin. Jaka szkoda. Jezus wraca i przy takim milczeniu, w takim wejściu w milczenie, to wejście w milczenie egzorcyzmuje biesa. Bies odchodzi do czasu. Czyli co tak naprawdę egzorcyzmuje biesa? Nie moc Ducha Świętego, charyzmatyczna, nie charyzmat wyganiania złych duchów, który posiadał ojciec Pił. Tak naprawdę z tego świata, w sensie już nielicznikowym, powierzchniowym, akcydentalnym, ale w sensie mianownikowym, istotowym, czyli uzdrowieńczym, egzorcyzmuje tego biesa i jego filozofię tak naprawdę właśnie to milczenie, bo bies odchodzi od niego. Nie to mówienie raczej, tylko to milczenie, że Jezus pogrąża się w milczenie przed Bogiem.
w oczekiwanie, w czekanie bez końca. U Mateusza 4 i u Marka 1 znajdziecie Państwo opis, w którym po odejściu biesa do Jezusa podchodzą aniołowie, no i bankiet się zaczyna. Wieś tańczy i śpiewa, w sensie jak najbardziej pozytywnym. Jak się żenić, to się żenić. Gdzie muzyka? To jest to. Tutaj w Ewangelii Łukasza tego nie ma. A więc Jezus pogrąża się w samotność, w pustynię, w milczenie, w ciszę. W martwotę żuka na ścieżce, w pozbawienie się wszelkich pragnień, w uspokojenie. W ogóle jaka była istota odpowiedzi, istota tego milczenia Jezusa jest właśnie, że służę Bogu. Nie chcę, nie tyle chcę, żeby Bóg mi służył, ale służę Bogu. I teraz jak Jezus będzie nagrodzony za to? Przez Boga, za to milczenie właśnie, za to uspokojenie, za ten sen przed Bogiem, za to czekanie. No po paru miesiącach Bóg powie, no synku, skoro tak ładnie, żeś tutaj mi zaufał, Boże, ty się tym zajmij, a ja będę spać w mianowniku, no to teraz proszę cię, żebyś w liczniku chlebki porozmnażał, rybki w koszykach, wino w kanie, wino z wody zrobił, wodę w wino zamienił i tak dalej. A potem jeszcze, po jakimś czasie, u Łukasza parę miesięcy, u innych synoptyków 2 lata, czy 3 lata, a teraz cię proszę, żebyś ten właśnie chlebek i to właśnie wino przemienił pięknie w swoje ciało i krew, duszę i bóstwo, w bóstwo. I to bóstwo będzie runem, złotym runem. To bóstwo będzie eliksirem wieczności i młodości. Ono będzie czarodziejskie, ono się nie tylko samo się przemieni, poprzemienia, ale też zacznie przemieniać powolutku i to bardziej mianownikowo niż licznikowo. Może na końcu też licznikowo będzie zmieniać konsumentów. Gdy chodzi zaś o władzę, no nie wziąłeś władzy od szatana, tam nie poszedłeś na kompromisy ze złem, z układami, nie wziąłeś bogactwa, no to proszę bardzo, teraz daję ci władzę nad szatanami, rzucaj nimi w lewo, w prawo, w świnie, gdzie chcesz. Daję ci władzę nad burzami, nad pogodami. Niech się rozszaleje burza, niech ucichnie burza. Daję ci władzę nad gorączkami teściowej i nad teściową. Władzę nad teściową, kochani, to nie żart. Usługiwała mu. Nie im, chyba tam jest napisane. Jasne, że nie im. Prawdziwa teściowa. Mu. Kurczę. A może im wtedy szacun i przepraszam. Dawno nie czytałem. No, a potem w dzień wniebowstąpienia, czy tam w każdym razie między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem, dam ci władzę nad niebem i ziemią i powiadomisz o tym uczniów. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A gdy chodzi o skok z narożnika świątyni, no ponieważ nie prowokowałeś mnie do łaski, do natychmiastowego aplikowania ci łaski lewitacji, no więc w takim razie dobrze, no to teraz po paru miesiącach, czy po paru latach, proszę bardzo, możesz chodzić na wodach, po wodzie. Chcesz z Piotrkiem? Proszę bardzo. A gdy chodzi o górę Tabor, no jeżeli chcesz się podnieść pół metra, no dobrze, 5 metrów, bo chcesz być wyżej niż Mojżesz i Eliasz, a oni z kolei nie chcą być zbyt nisko i zbyt blisko Piotra, Jakuba, Jana, no to dobrze, proszę bardzo, wznieś się i to nawet w sposób błyszcząco śnieżny. Słonecznie, błyszcząco, słonecznie śnieżny. A potem, ponieważ dalej służysz mnie i niczego ode mnie nie oczekujesz, nie rościsz pretensji, no to pozwolę ci podnieść się ponad piekła, ponad otchłań, do której stąpisz. Wielki Piątek i Sobotę. Pozwolę ci podnieść się ponad grób, a kilkadziesiąt dni później wstąpić tak w sposób demonstratywny, epatujący prawie, że z ziemi do nieba wznieść się aż do nadniebiesnych rejonów ad dexteram patris po prawicy Ojca. Kochani, idźmy za Jezusem właśnie w to milczenie, w tę pasywność, w ten sen, w to uspokojenie, w to zaufanie Bogu, w
to czekanie na Boga w tym kierunku idzie. To jest ten kierunek. To jest ten mianownik. Niezależnie co robisz w liczniku, choćbyś był maklerem giełdowym, choćbyś był dziennikarzem, wewnątrz możesz być skulonym we śnie Jerzykiem. Niedźwiadkiem w hibernacji, to jest hibernacja? Sen zimowy? No, nie pamiętam. I tutaj taką pomocą będzie Dawidek i jego psalm 131. Załóżmy, że Dawidek. Aby w to wejść, aby za nim iść. Mój ulubiony, jeden z ulubionych, wasz pewnie też, od dzisiaj. Panie, moje serce się nie pyszy i nie patrzą w górę moje oczy. Nie gonię za tym, co wielkie, ani co przerasta moje siły. Przeciwnie. Zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy, jak dziecko u swej matki. Jak dziecko jest we mnie dusza moja. Dziecko na łonie matki może robić tylko jedno. Po paru minutach. Kołysany, bujany tym jej oddechem, wdechem, wydechem. Ogarnięte ciepłem jej łona. Oby 36,6, a nie więcej, bo wtedy COVID. Pogrąża się w śnie. Wpada w ramiona Orfeusza. Czyli anioła stróża. A dlaczego ono może w tym kierunku pójść, to dziecko? I my? Izraelu, złóż swą nadzieję w Panu. Teraz i w ogóle na wieki. I co się okazuje, kochani, gdy w to wejdziemy, gdy nam się uda, gdy On nam pobłogosławi i pociągnie i wprowadzi i da wytrwać. Gdy już nie będziemy mieli żadnych pragnień, no to oprócz tego jednego pragnienia, aby dogodzić Bogu, nawet będąc w piekle na wieki, jak mówiła mała Tereska. Dogodzić Bogu, miłować Boga. Tak naprawdę żyjemy wtedy. I wtedy zrealizuje się prawdopodobnie, na pewno, pisze się osobno, naprawdę razem, na pewno osobno, zrealizuje się ten paradoks, parafrazując Chrystusa, kto szuka swego życia, traci je. A kto pozbawi się swego życia dla mnie, aby ja żył Bóg, no to pomyślimy, co się da dla takiego człowieka zrobić. I słuchajcie, Bóg pomyśli. I ten Bóg, gdy zobaczy taką duszę, to On się w tej duszy zakocha bardziej niż we wszystkie dusze w gminie, powiecie, w województwie, kraju, kontynencie, świecie. Ta dusza stanie się dla Boga Bogiem i Bóg zacznie się jej jawić. Kędy wszędy. I na koniec, może właśnie w związku z tym, co się dzieje za wschodnią naszą granicą, a tym bardziej, co się dzieje na Ukrainie, chociaż nie wiem, co się będzie działo 6 marca, to na koniec, pozwólcie, że zakończę wierszem Józefa Brodskiego, rosyjskiego Żyda, którego wiersze bardzo mi się podobają. Zachęcam szczególnie tych z Państwa, którzy znają język rosyjski. No i szukajcie tłumaczeń. Ci, którzy znają język angielski, pewnie są lepsze niż polskie, a chociaż kto wie. Szukajcie polskich tłumaczeń. Wspaniałe wiersze, mądre i piękne. Wspaniały sposób deklamacji tych, czytania tych wierszy przez samego Brodskiego i tych aktorów, którzy go naśladowali. Ja spróbuję tutaj pokuśtykać za nim. W tym stylu. No i przede wszystkim podoba mi się jego biografia. Bo to był człowiek, który... No oczywiście nie wszystkie tam wątki tej biografii, ale nie chciałbym go tutaj kanonizować, ale podoba mi się to, że nie będąc w tej hałastrze
w tej tłuszczy uległej komunizmowi, bo on, jego twórczość to są lata 50., końcówka 50., 60. i potem dalej, aż do 80. któregoś tam, 6. czy 7., kiedy umiera. Rodzi się w Petersburgu, umiera w Nowym Jorku. Otóż jemu udało się z tej grani nie zlecieć ani w przepaść, gdzie większość tych, którzy w tę niewolniczą homo sovieticus przepaść w komunizmie sowieckim, ani tam nie zleciał oczywiście, ale też nie zleciał w tę drugą przepaść dysydentów, rozpolitykowanych, rozkrzyczonych dysydentów. On pozostał na tej grani, czyli w swojej osobie, w swojej niezależności. On pozostał w sobie po prostu. On nie był przeciwko tam komuś. Znaczy był, ale on przede wszystkim był w sobie. Był w osobie. I ten wiersz nazywa się W dierewni Bóg żywiot nie pougłam, czyli w wiosce Bóg żyje nie po kątach, mieszka nie po kątach. Józef Brodski za nic w ramach prześladowań na 5 lat był zesłany do wsi, oblasti. Teraz zapomniałem, ale gdzieś tam na północnym wschodzie, archangielski chyba, oblasti. I prawdopodobnie albo w tej wiosce pisze ten wiersz, albo potem korzystając ze wspomnień, z uczuć, ze śladów w sercu, pisze ten wiersz. Wiersz przeczytam po rosyjsku, dlatego teraz tylko powiem, że właśnie według niego, przeciwnie do tego, co mówią wyśmiewający Boga, Bóg nie żyje po kątach, ale żyje i jawi się mu wszędzie i z wszędy. Natomiast tak, jawi się mu zewsząd. I to ciekawe, że mu jako ateiście. Nie wiem, czy on był ateistą, na pewno nie był wierzącym kościelnym. Może w tym sensie właśnie był ateistą. Józef Brodski, W dierewnie Bóg żywiot nie pougłam. W dierewnie Bóg żywiot nie pougłam, как думают насмешники, а всюду он освящает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне, он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, wydajot, dziewicu za lesniczewa i w szutku, ustrajewajet wieczny niedaliot, a bieściku strzelajusiemu w utku. Wazmożność, że wsio eta nabludać, k asiennimu prisuszywajas swistu, jedynstwiennaja w obsiem błagadać, dostupnaja w dierewnie ateist. Dziękuję Wam za uwagę. Spasiba Wam za внимание.